Piąta sesja Rady Miejskiej w Nidzicy rozpoczęła się od rozszerzenia porządku obrad o kilka uchwał zaproponowanych przez burmistrza miasta. Jedna z nich dotyczyła kalendarza imprez. W punkcie dotyczącym zmian w budżecie okazało się, że tegoroczną gwiazdą Dni Nidzicy ma być koszykarz Marcin Gortat. Radni mieli kilka pytań na temat kosztów jego wizyty, na które miasto zabezpiecza 60 tysięcy złotych. Pan Gortat nie bierze ani złotówki z tych 60 tysięcy. Są to koszty. Dostaniemy około, drodzy Państwo, 30 tysięcy dostaniemy w postaci koszulek, piłek i materiałów. Mamy w tym reklamę na całą Polskę. Przyjedzie do nas, nie bez kozery jest to w Dni Nidzicy. Przyjedzie do nas kilka tysięcy ludzi z całej Polski. Przyjadą dzieci, które się zalogują na trening, zalogują się, żeby obejrzeć ten trening, ale przyjadą z tymi dziećmi, przyjadą rodzice. Znany koszykarz ma przeprowadzić w Nidzicy treningi dla najmłodszych, a miasto dzięki jego wizycie ma zyskać sporą reklamę. Dodatkowo burmistrz przypomniał, że w Nidzicy ta dyscyplina stoi na wysokim poziomie. Radni zdecydowali się na przystąpienie gminy do Stowarzyszenia Polskie Miasta Cheetah Slow. Obecność w stowarzyszeniu pozwoli na pozyskanie środków z Unii Europejskiej na rewitalizację społeczną. Pierwsze trzy projekty, czyli przebudowę zamku, drugi projekt to tereny przy jeziorku, rozszerzymy o tereny, o tą tak zwaną strefę zieloną, przyległą do terenów jeziorka. No i trzeci projekt to przebudowa tutaj centrum miasta wraz z ulicą Murarską. Rozszerzyliśmy również o remont piwnicy ratusza. Dzięki obecności w stowarzyszeniu Nidzica będzie miała szansę na pozyskanie 18 milionów złotych. W wolnych wnioskach pojawił się temat czystości miasta oraz zwrócenia uwagi na porządek, ponieważ jeden z mieszkańców miał krytyczną opinię na ten temat. Kto chce dowiedzieć się, jak się wyrażono o Nidzicy, zapraszamy na obszerne fragmenty, które wyemitujemy już w najbliższy czwartek, 5 marca.